W Pruszkowie Tłusty Czwartek to nie tylko zwyczaj konsumpcji pączków, ale też tradycja oddawania krwi. Akcję po raz kolejny zorganizował Klub Honorowych Dawców Krwi Serce Pruszkowa i Starostwo Powiatowe. To jest 10. rok naszej działalności na terenie miasta i powiatu pruszkowskiego. Akcja tłustoczwartkowa, wymyślona wspólnie i organizowana razem ze starostwem powiatowym, cieszy się od wielu już lat bardzo dużą popularnością. Na tą akcję w ciągu roku ze wszystkich kilkunastu akcji przychodzi najwięcej osób. Ubiegłoroczny rekord to było 64 osoby, które przystąpiły do akcji, 46 osób oddało prawie 21 litrów. Dzisiejsza frekwencja pokazuje, że też powinno być dobrze. Było nawet lepiej niż dobrze, bo padł kolejny rekord. Krew oddało tym razem 50 osób, 17 kobiet i 33 mężczyzn, co dało 22,5 litra krwi. Po fakcie dawcy otrzymali smakowite pączki i oczywiście satysfakcję, że dzięki oddaniu krwi można uratować czyjeś zdrowie i życie. Ostatnio mieliśmy rocznicę takiej naszej koleżanki tutaj z Mazowsza, której było życie zagrożone tuż przed porodem. Ta akcja była ogólnopolska. Zebraliśmy wówczas poprzez nagłośnienie w mediach ponad 100 litrów krwi. Przeszczęśliwa mama, już dwójki dzieci, to było trzecie dziecko, także to była naprawdę wzruszająca chwila. Sama myśl o tym zagrzewa do kolejnych akcji. Klub Serce Pruszkowa stara się organizować jedną zbiórkę krwi w miesiącu. Następna akcja 8 marca, w Dzień Kobiet.